Mateusz Kaniowski, razem ze mną Nikola Milanowicz, witam serdecznie. I mam takie pytanie, jak to jest wyjść do oktagonu z najlepszym, nie polskim sportowcem, tylko najlepszym Polakiem w historii? Uczucie jest bezcenne, bezcenne uczucie jest. Nawet jak dostałem baty od niego, to tak i tak jest to uczucie jest bezcenne. Ale słuchaj, gdybyś wygrał, to o tobie by nagrywano filmy na Netflixa. I tak są nagrać ze mną film, że wyszedłem, z ulicy. Naprawdę? Nieprzygotowany, tak, nawet gdzieś tam Vega, gdzieś przez kogoś tam chciał ze mną się skontaktować, ze względu na to, że ta historia, cała moja przyjeżdżanie do Polski, znalezienie się właśnie na KSW, jestem ochroniarzem gdzieś w innych federacjach, cała ta historia jest ciekawa, chcą ludzie ze mną właśnie wywiady robić, nagrywać, jestem miłym, sympatycznym misiem. A gdybyś wygrał? Gdybym wygrał, to Jezus... To byś musiał zapłacić za ten wywiad. No dobrze, słuchaj, Mariusz złapał się siatki, to obiegło wielkim echem. Powiedz mi, czy według ciebie to zmieniło wszystko? Czy ty byłbyś w stanie, kiedy już byłeś w parterze, według ciebie skończyć Pudziana? Zmieniłoby na pewno tok walki tej całej, tak? Może bym wygrał, może nie wygrałbym, ale walka by się zrobiła bardzo ciekawsza w parterze, no cały życie judo trenuję. Myślę, że nie tylko judo, ale młota też ma mocnego, jakbym z góry dwa razy ślechnął, to by chyba nie stał. Leczkolwiek Mariusz nie jest gapą, parę walk zawodowych ma, to była moja pierwsza walka zawodowa, rzucony głęboko wodę. No ale pokazałem, wyszedłem, uratowałem event, to może trzeba powiedzieć, bo tak to by, nie wiem, czy w ogóle by się gala odbiła, z tego co wiem, od właścicieli KSW. No i obaliłbyś Pudziana, gdyby nie siatka, a Pudzian słynie ze swoich świetnych zapasów, bynajmniej ofensywnych. Nie, no zapasy chyba ma słabe, muszę go tam poduczyć trochę, bo się złapał tej siatki, tak, no to ma swych złych zapasów, znaczy złe zapasy ma, leczkolwiek nie dał się od razu rzucić, nie był taką gapą, tak powiem do końca, ale ja mam specjalne techniki pod judo właśnie KSW, pod MMA i właśnie żeby go rzucić, no już padał, tak, on już padał, złapał się. Kurde, no szkoda, żałuję jeszcze nie tylko rzeczy, że po prostu... Położyłem się, no przyczynisz judo, pozycja bezpieczna. No właśnie, dlaczego nie próbowałeś w jakikolwiek sposób wstać, tylko żółw? Jak 30 lat robisz coś, jedną rzecz, jesz prawą ręką i nagle musisz lewą, to weźmiesz tą prawą rękę, nie ma szans. Nie ma szansy, dlatego mózg mi dał tą informację, stres, walka wieczoru. Kurczę, no miałem inne plany na sobotę. Właśnie, tak? A kiedy jest uczucie, no, kiedy wychodzisz do oktagonu i wiesz, że ci wszyscy będą patrzyli na to, jak walczysz z Mariuszem Pudzianowskim? Uczucie było, uczucie bardzo, bardzo jakby tak, no bezcenne uczucie, no to fajne uczucie, tak, kamery. Ale to była radość, czy to był stres? Był stresik, cały czas był zestresowany, ale ja właśnie jak się stresuję, to się cieszę. Także, nie, serio mówiąc, kurczę, no... Dostałem szansę, mało kto, tak? Ludzie po prostu gdzieś tam piszą głupoty i tak dalej. Ja się nie przejmuję, tylko mi dają motywację do trenowania. Zacząłem naprawdę mocno trenować. Nawet się to skończy chyba rozwodem moim, bo nie ma w domu, jestem cały czas na treningach. Ale no cóż, no. Dostać taką szansę, jeszcze chcę jeszcze jedną szansę dostać. Uważam, że powinien... Dostaniesz? Myślę, że tak. Myślę, że i zawalczysz tak. Jeszcze w KSW? Myślę, że tak. Ja bym chciał, myślę, że tak, bo no, uratowałem galę, tak? Zostałem bohaterem. Ja nie mówię, że jestem MMA zawodnikiem, tylko jestem gwiazdą KSW. Są zawodnicy i są gwiazdy. Ja jestem taką gwiazdą, którą uratowałem i event tak naprawdę, bo tak to by nie, może by się odbyła, może by się nie odbyła, ale musiało być 9 walk w rozpisce. Wyszedłem, zawalczyłem. Nie mogę mieć pretensji do siebie, że źle zrobiłem coś. Taki był plan. Siatka, obalenie, utuczenie. Mariusz mi trochę zepsuł ten plan, a ja mu zepsuję zaraz też plan jego, jak nie będzie chciał rewanż zrobić. O proszę, zabrzmiało groźnie. Nie, będę pod jego domem się trzymał za siatkę i będę krzyczał, Mariusz, dawaj na ring. Nie, oczywiście żart. Znaczy, z Mariuszem mamy kontakt, ja mu napisałem, że chcę rewanż, on powiedział, pomyślimy. Na razie ma właśnie walkę z Jurasem. No właśnie, jak sądzisz? Szczerze, kurczę, jednego i drugiego szanuję. Chciałbym, żeby wygrać lepszy. Mariusz jest, no treningu jest, bo widać, że jest treningu. Juras no, musi no, ma jakby tutaj prezespicję większe jakby tutaj Juras, ale myślę, że tam cicho, że Pudzian wygra i wtedy ja wchodzę, a najbardziej chciałbym, żeby, nie życzę nikomu właśnie, żeby Juras dwa dni przed galą powiedział, coś nie mogę, nóżka mnie boli, brzuszek mnie boli, mostek mnie boli i wtedy wchodzi Nikola, ja. Dokładnie. Jeżeli chodzi o innego rywala niż Pudzian, mówi, że chciałbyś dostać jeszcze szansę, czy masz jakiegoś upatrzonego przeciwnika, z kim chciałbyś się spotkać w KSW? Chciałbym bardzo spotkać się z Bośniakiem, on mieszka w Niemczech, Erko Jun, on przegrał z Mariuszem,
młody, zdolny zawodnik, znamy się. Pokonał Popka. Pokonał Popka, pokonał Akopa też pokonał, ale chciałbym się z nim mierzyć, mówię, ale to dopiero w wrześniu, jak potrenuję troszeczkę mocniej, wejdę te obroty, bo mówię... No tak, bo to będzie serbsko-bośniackie starcie wtedy. Bałkańska wojna będzie. A gala w Bałkanach niedługo. Dużo ludzi z Bałkanu pisze do mnie, czy bym nie chciał przyjechać do nich właśnie, zawalczyć, porobić jakieś właśnie wywiady, bo dla nich jestem gwiazdą, bo mówią, że nasz człowiek mieszkając w Polsce wyszedł do najsilniejszego człowieka świata. I teraz jak byłem na zawodach grapplingowym z moim trenerem Marcinem Bandlem, to wszyscy przychodzili do mnie i robili ze mną zdjęcia. Aż Marcin Bandel, który jest gwiazdą, też tam ADCC był, mówił, kurczę, no nikt nie robi ze mną zdjęcia, tylko wszyscy z tobą. Ja mówię, no jeden jest misiek. Czyli Erko, myślisz, że dałbyś sobie radę? W ogóle czy ty nie żałujesz, że nie zacząłeś na przykład 15 lat wcześniej MMA? Bardzo żałuję. Teraz widzę, że bardzo żałuję. Niestety judo też pokochałem, teraz pokochałem MMA. Myślę, że no nie będę tutaj się oszukiwał, że z tym jakby tutaj zawodnikami, którzy już trenują kilka lat MMA, że nie mam szansy, ale zawsze się mogę sprawdzić, tak, to nie ma problemu, ale z takimi właśnie gwiazdami, jak MMA zawodnikami, jak Erko, czy tam Akop, czy nie wiem, tam Oświecimski. Akop stoi za nami. O, jest Akop, mógłbym się zmierzyć, no nie, mógłbym zobaczyć, nie ma problemu. Kurczę, szkoda, że udziela wywiadu, bym chętnie podpytał o takie, wiesz... Możemy poczekać zaraz tutaj, czekać. Nie znam Akopa, ale chętnie go zapoznam przez wywiad, nie ma problemu. Szanuję go, tak, każdego człowieka szanuję, czy obojętnie, czy to jest właśnie zawodnik, czy to jest właśnie sędzia, dziennikarz, każdego szanuję, także... Czekamy, słuchaj, na przede wszystkim ten film i na kolejne dzięki walki. Dzięki bardzo, dzięki, pozdrawiam. Hej.